Dawno mnie tu nie było. Tęsknił ktoś? Chcę taką nieoficjalną przerwę robiłem od ogólnie wstawiania czegokolwiek w internet. Tu i tam streama zrobiłem, ale jeśli chodzi o wstawianie filmików, to sobie trochę taką przerwę zrobiłem, bo potrzebowałem jej. I ja nie lubię się powtarzać, ale jeśli chodzi o Team Fortressa, to kreatywnie zbankrutowałem. Teraz jedyne co mi zostało, to ta seria, którą właśnie teraz oglądacie, czyli najgorsze loadouty dla... I dzisiaj jest Pyro akurat. Zaraz wytłumaczę, dlaczego uważam, że to jest najgorszy loadout. No, ja nie chcę zamienić tego filmiku w moje kolejne gadanie o tym, jak bardzo mi się TFA nie chce grać. Teraz postanowiłem dzisiaj, że w końcu coś nagram, bo dawno nie było nic. I chcę skończyć tą serię, bo to... Ja, kurde, ten kanał słynie z tego, że ja zaczynam serię i ich nie kończę. Bo albo po prostu coś się stało i nie mogę kontynuować. Stary Minecraft na przykład. Albo po prostu gra mi się... nie spodobała, Hollow Knight na przykład. Nie mówię, że Hollow Knight jest złą grą, po prostu nie spodobała mi się. Nie dla mnie. Pewno gra jest zarąbista dla tych, co lubią takie gry. Mi jakoś nie podpasowało, ale no przynajmniej tą serię chcę skończyć. I w końcu chcę coś wstawić, bo kurde, nie mam co robić. Moje życie codzienne jest naprawdę, uwierzcie mi, jedno z najnudniejszych, jakie można mieć, ale już wolę mieć nudne życie niż... nie wiem, cierpieć na coś albo, nie wiem, wiecie o co chodzi. Wolę nudne życie mieć niż chorować i nie wiem, po szpitalach chodzić co dwa dni czy coś, nie? Ale taki mały announcement, którego nie będę za bardzo rozwijał, bo chcę zobaczyć waszą reakcję. Nie będę mówił, dlaczego chcę to zrobić, ale generalnie za około rok chcę do wojska wstąpić, tak nieironicznie teraz mówię. I temek dostałem. Ja taki dłuższy filmik na ten temat chcę zrobić sobie, kurde, ja nigdy nie piszę w ogóle skryptu, scenariusza, jak zwał, tak zwał, ja nigdy tego nie piszę, ale na ten filmik, co chcę zrobić, napisałem, bo faktycznie chcę o tym wypowiedzieć. Nie będę w tym filmiku tego robił, tylko tak na początku tego chcę to wstawić, bo dawno nie wstawiałem nic faktycznie, a może jest chociaż jedna osoba, która jest ciekawa, co się ze mną dzieje, więc mówię to do ciebie. Jedna osoba. Wy pewnie wiecie, że ja do najmniejszych ludzi nie należę, jeśli chodzi o szerokość, że tak powiem, ale od jakiegoś czasu już chodzę na siłownię i mam dietę, mam wszystko, jest zarąbiście. Są postępy i wydaje mi się, że tak za rok, półtora, realistycznie na to patrząc, wydaje mi się, że będę już w wystarczających? Jak to ubrać w słowa? Ja nie umiem mówić za bardzo. Ale za około rok, półtora będę w stanie faktycznie wstąpić i przejść te wszystkie testy i tak dalej. Faktycznie będę sprawny fizycznie, bo uwierzcie mi lub nie, no moje rozmiary, ja jestem bardzo sprawny fizycznie. Zawsze byłem, ale nie korzystałem z tego. To jest bardzo dziwne, ale no jest jak jest. Moje życie jest takie dziwne. Ale no, nie będę rozwijał tego bardziej. Dlaczego chcę wstąpić? Dlaczego wybrałem tą drogę akurat? Nie będę tego mówił. Najpierw chcę zobaczyć waszą reakcję. No to ja kiedyś wspominałem jakieś, nie wiem, na pewno w tym roku mówiłem, że myślę o nadstąpieniem i tak dalej, ale jakiejś reakcji większej nie było. Za bardzo nikt nie zareagował na to jakoś, ale nie wiem, nie oczekuję, że tutaj będzie jakaś reakcja, że o kurde, co ty robisz, nie rób tego, nie? Od razu powiem, nie piszcie mi, co mnie czeka, że to nie jest gra. Ja naprawdę, ja wiem na co chcę się pisać, jeszcze się na to nie piszę, ale chcę. Ja wiem na co chcę się pisać, wiem jakie są konsekwencje, wiem, że moje życie jak wstąpię to diametralnie się zmieni, tak naprawdę walnie obrót 180 stopni, ale no ja nie chcę rozwijać tego tematu teraz, ja po prostu chciałem tak wspomnieć. Uwierzcie mi, że ja wszystko wiem, znam konsekwencje, wiem co mnie czeka. Kurde, ja nie chcę tego rozwijać, ale żeby nie było głupich komentarzy typu Daligowski, ty wiesz, że to nie gra i tak, no. Powiem wam tak, przez ostatnie... półtora roku, albo dwa lata, przez ostatnie powiedzmy dwa lata, mentalnie dorosłem, może nie dwa lata, półtora rok, no dobra, półtora rok, wczoraj dorosłem i po prostu patrzę w przyszłość i uwierzcie mi lub nie, patrząc na moje wszystkie drogi, które mogę obrać, wszystkie ścieżki życiowe, w które mogę iść, wstąpienie do wojska to jest najbardziej logiczne i najlepsze, co mogę zrobić, uwierzcie mi lub nie. Tak to wygląda. Nie będę teraz tego rozwijał za bardzo, bo chcę to zrobić później w innym filmiku. Ale jestem na dobrej drodze, żeby faktycznie się to udało. Więc nie wiem, trzymajcie kciuki, jeśli chcecie, czy coś. Dobra, gramy w Team Fortress. Dlaczego to jest najgorsza klasa dla Pyro moim zdaniem? Ponieważ slot numer jeden. Miotacz ognia. Smocza furia to jest jedyny miotacz ognia, do którego faktycznie potrzebujesz działających palców i...
nadgarstka, żeby faktycznie ruszać myszką, żeby trafić. Bo grając innymi miotaczami ognia, po prostu spamisz ogniem i modlisz się, że trafisz, ale smoczą furią faktycznie musisz celować i myśleć nad tym, gdzie plujesz ogniem. Dlatego to jest najgorsza broń moim zdaniem, ale nie jest słaba. Ja akurat smocza furia jest bardzo potężna w dobrych rękach, ale nie oszukujmy się. 90% graczy Pyro nie mają, jakby to powiedzieć, żeby nie obrazić wszystkich na tej planecie, co grają Pyro. No, każdy gracz Pyro lubi po prostu złapać miotacz ognia, przytrzymać W, przytrzymać lewy przycisk myszy i zabić całą przeciwną drużynę bez żadnych problemów. Smocza furia na to ci nie pozwala. Ze smoczą furią faktycznie musisz troszeczkę użyć swojego mózgu, musisz faktycznie troszeczkę użyć tych receptorów, które sprawiają, że musisz ruszyć jednak tym nadgarstkiem i celować, więc dlatego wybrałem smoczą furię, bo to jest jedyna broń, która wymaga mózgu. Obraziłem, ja w tym filmiku będę obrażał każdego Pyromana, mam to gdzieś walić. Dlaczego rozpałka? Ona dostała buffa. Chyba ten, oni zrobili takie coś, że to jak weźmiesz rozpałkę i poskrabiacz płomieni? Nie, czy to był neonowy? Nie, neonowy niszczyciel. Neonowy niszczyciel. Jak ktoś jest oblany rozpałką i walniesz go neonowym niszczycielem, to zadasz mu kryta. To działa tak jak bushwaka, jarate combo na snajperze. Nie by spoko, ale są o wiele lepsze opcje tutaj niż jakaś podruba bushwaka jarate combo, ale tak, rozpałka, ponieważ to jest, moim zdaniem, jest najgorsza opcja tutaj. Te wszystkie inne bronie mają swoje zastosowanie. Cieplny cig, ja nadal nie mam polskich znaków, ja nie wiem, wczoraj były. Wczoraj odpaliłem, żeby sprawdzić, nie, czy mi w ogóle ta gra zadziała, bo dawno nie odpalałem. I miałem polskie znaki, dzisiaj nie mam, ja nie wiem jak to działa. Ale rozpaka. To jest bardzo sytuacyjna broń. Na MVM-a jest mega. Jest aż za dobra. Ale normalnie? Może 3 razy w życiu widziałem, jak ktoś faktycznie tego używa. Nieironicznie. I próbuje z tym grać. To naprawdę nie jest dobra broń. A gorący plaskacz, ponieważ w połączeniu z rozpałką gorący plaskacz jest to useless trochę. Ogólnie gorący plaskacz jest troszeczkę taki dziwny. Minus 20% zadawanych obrażeń, ale szybko uderzasz. Nie wiem, każdy wie jak plaskacz działa, co ja będę tłumaczył. Po prostu to jest słaba broń mele, ale jest śmieszna. Dobra, zobaczymy. O, nowy serwerek. O Jezu, jakie głośne. Czemu ta gra jest taka głośna? Zobaczcie jak ja ustawienia głośności mam i to mi nadal bębenki wywala. Ja nie wiem o co chodzi. Dobra, jak się w ogóle w to grało? Ja nie pamiętam w ogóle. Ja nie wiem, co ja robię. W ogóle ta moja seria tutaj z tych najgorszych broni i tak dalej, to jest chyba po prostu recepta na kłótnie w komentarzach i ogólnie w community przez jakiś czas, bo jak zrobię filmik, który nazywa się najgorszy loadout na tym i na tamtym i zagram na przykład smoczą furią, to jakiś gracz, który jedynie gra smoczą furią, niczego innego w życiu nie używał, napisze mi, że jestem idiotą i wyśle mi klipa, jak zrobił, nie wiem, 10 killstreak w 2 minuty. Nie wiem, czy ja muszę w tych filmikach mówić, że ta seria jest w celach humorystycznych i ona nie ma faktycznie mówić wam, czym grać, czym nie. Ja nie wiem, ja będąc, że tak powiem, ja nie lubię się tak określać, ale no statystycznie chyba jestem numer jeden, jeśli chodzi o polskiego TF-a, mimo że już TF-a za bardzo nie robię, ale wiecie o co mi chodzi. Chyba jestem, więc ja mam jakąś odpowiedzialność, bo ja dużo ludzi się mnie słucha, bo jestem tym głośnym głosem, niby w tym community, ja nie wiem. Ja nigdy nie widziałem siebie jako, nie wiem, jakiegoś mega super top 1 gościa, którego każdy musi się słuchać, bo jestem top 1, czy statystycznie w subskrypcjach, czy coś, ja nie wiem. To jest bardzo dziwne dla mnie, ja nie lubię. Ja do dzisiaj nie ogarniam, że ja mam tyle subskrypcji, ja się nadal czuję, jakbym miał 500 i wstawiam for fun, nie, ja nie wiem. To jest bardzo dziwne, ale dobra. Jak widać, wygrałem. Zrobiłem 4-0. Ja akurat smoczą furię lubię, więc będę tutaj pokazywał, że faktycznie ta broń jest dobra, ale dla większości graczy Pyro ta broń nie jest odpowiednia. Ale ja naprawdę lubię smoczą furię i wydaje mi się, że tam ta broń ma bardzo duży, niedotknięty potencjał, bo ludzie po prostu grają flogiem albo po prostu WM1 robią i brain rot po prostu gameplay. Nie spróbują nawet zagrać czymś, co wymaga lekkiego użycia mózgu, bo to nie jest Pyro. Pyro na tym nie polega. Patrz na ten damage. Patrz. Ja dosłownie, gdyby nie ten demo, ja mógłbym stankować tego heavy'ego, jak on miał jeszcze medyka. Smocza furia taki damage output rozdaje, że to jest niepojęte. Ludzie tym nie grają, bo nie lubią w ogóle używać mózgu, jak Pyro grają. To jest takie smutne. To mnie boli. Ta broń jest niedoceniana. Ten filmik może się nazywać najbardziej niedoceniana broń w grze. Bo to jest prawda. Nikt nie docenia.
Gość biegnie i strzela, myślałem, że ktoś do mnie strzela. Patrzcie jaki damage. Ja go mógłbym zabić, gdybym trafił tymi wszystkimi strzałami moimi, naprawdę mógłbym. O kurde, ktoś rozpałku gra faktycznie. Co on robi? Coś się zmieniło? Nie, niemożliwe. Dobra, ten Pyro, zobaczcie, to jest average gracz Pyro. On cały czas trzyma, on nawet nie ma wrogów obok niego i on po prostu trzyma miotacz ognia na lewym przycisku. To jest average gracz Pyro i to nawet nie jest zabawne. Ten stereotyp, można to stereotypem nazwać, bo ten stereotyp, który po prostu jest w społeczności, że każdy Pyro to jest jakiś noob, który nie umie grać w gry komputerowe i po prostu W+M1, żeby wygrać. Zero aktywności mózgowej. Ten stereotyp jest, no, powodowany tym, że 90% graczy Pyro po prostu tak robi. Albo, nie wiem, spam piekącą palbą, albo, nie wiem, W+M1 flog. Zero aktywności mózgowej, po prostu strzelam. Jak trafię, to trafię, jak nie, to nie, mam to gdzieś. Ale faktycznie są ludzie, co mają naprawdę dobre umiejętności mechaniczne i myślące i wszystkie umiejętności, jakie potrzebują, żeby grać. I ci ludzie są niedoceniani. Więc jeśli jesteś takim graczem Pyro, ja tutaj staję po waszej stronie teraz, ja zawsze was wyzywałem. Mój przekaz był niejasny ewidentnie, bo ludzie teraz myślą, że ja ogólnie Pyro nienawidzę. Ja nienawidzę tych, co po prostu grają W+M1 i to jest jedyne, co oni robią w tej grze. Tych ludzi nie lubię, bo wydaje mi się, że W+M1 jest zbyt dobre. Nie mówię tutaj o kompie, bo w competitive, nie wiem, ja nie gram kompa. Grałem trochę... Ten, jak to się nazywało? TF2 Center? Nie, jak to się nazywało? Chyba TF2 Center. To można zaliczyć do competitive'a? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ja dosłownie się nie znam. Więc ja tutaj mówię głównie o casualu i serwerach społeczności. Ale W+M1 jest bardzo efektywną strategią, ponieważ w TF-a bardzo dużo ludzi gra, ale nie stara się za bardzo. Większość właśnie gra w ten sposób, że odpalają, nie starają się za bardzo i... mają gdzieś wszystko, po prostu se grają, bo lubią. Jak wbije taki gościu, który faktycznie robi efektywnie W+M1, to on może rozwalić cały serwer samodzielnie. A to jest troszeczkę OP, bo ludzie nie wiedzą, jak sobie z tym radzić za bardzo. Nie wiem, zróbmy jakiś movement, żeby smoczą furią grać i pokazać ludziom, że faktycznie ta broń jest dobra, po prostu potrzebuje... Ja mówię, że smocza furia jest dobra, a ja jestem, kurde... Bottom 5 ludzi na teamie, ale naprawdę przysięgam, pograjcie z Muszą Furią, błagam. No i to jest właśnie, to jest właśnie ten Pyro, który właśnie rozwali nam cały, zobacz. Rozwali nam cały team, flogiem i medykiem po prostu. I dlatego Pyro ma taki stereotyp, że on po prostu nie wymaga mózgu, bo gość nie użył żadnych umiejętności tutaj. Ja zakładam, że oni po prostu grają razem. Gość nie użył żadnych swoich umiejętności, żeby zabić właśnie nasz cały team. Dosłownie wszystkich zabił. On nie użył żadnych umiejętności. Jedyne, co on zrobił, to przytrzymał W i M1. W+M1. To jest jedyne, co on zrobił. Ja nie szanuję takich Pyro, bo to jest po prostu brain dead, w ogóle nie wygląda to fajnie i nie wykorzystujesz żadnych swoich umiejętności. Zabiłeś cały enemy team. W pojedynkę. No dobra, z medykiem, ale powiedzmy, że w pojedynkę. Ale w jaki sposób? Jakby on to zrobił, grając, nie wiem, faktycznie jakimś, nie wiem, odtłuszczacz, powiedzmy pistolet sygnałowy plus jakiekolwiek inne mele i robił to fajne combo, wykorzystywał faktycznie swojego skilla, którego on nie ma, bo ewidentnie nie ma, bo robi takie coś. Zobaczcie, jak to usuwa po prostu skauty na dwa hity. Dwa celne hity. Scout jest usunięty. To jest mocny damage. Scout nie jest jakoś mega tanki klasą, ale z miotaczem ognia musiałbyś faktycznie troszeczkę przytrzymać ten ogień na nim, żeby zrobić to. To jest takie smutne, bo nikt nie docenia tej broni, a ona jest taka potężna. Każdy po prostu gra flogiem. Jak Bobek. Jeśli grasz flogiem, jesteś Bobek. Dobra, dostałem banie. Czemu tam musi być snajper, który umie strzelać? Ja nie lubię grać na ludzi, co faktycznie potrafią grać. To jest takie nieprzyjemne. Ja lubię deptać po dzieciach. Co to jest za walka, Pyro? Ja nie wiem. Byś miał smoczą furię, już by zdech ten typ. Ja jestem smoczą furia simp, naprawdę.
Zobacz, ten Pyro wleciał ze stokiem, w ogóle nic nie zrobił. Podpalił ich troszeczkę, Afterburna dostaną 3-4 damage'a. Jakby wjechał ze Smoczą Furią, już by zabił cały serwer. W ogóle by ich tak mocno zabił, że grę by im odinstalował. Pyro Duel wygrywa Smocza Furia. Mówię, Smocza Furia to jest najlepsza rzecz. Smocza Furia ugotuje ci obiad, posprząta ci mieszkanie. Ona zrobi wszystko, zabije wroga. Wszyscy się jej boją. Zobaczcie, ten Demoman, on dosłownie ucieka tarczą szarży, bo się mnie tak bardzo boi. Mam 1 HP. Ta broń jest taka dobra, odrobi za ciebie zadanie domowe. Ona zapłaci za ciebie podatki. Zapłaci za twoje mieszkanie. Użyj już dziś i zobacz, jak twoje życie się zmienia. Ja już was przekonałem, żeby użyć Smoczej Furii. Jeśli nie, to ja coś źle chyba robię, nie? Moje śmieszne się skończyło, nawet nie wiem, czy byłem śmieszny, ale tak. Napisz lajka, daj komentarz, daj do ulubionych. Tego już chyba nie ma na YouTubie. Daj do ulubionych. Podziel się z kolegami na Facebooku, wyślij na czat klasowy, ale nie miej potem pretensji, że cię obrażają w szkole. Dobra, pas. Cześć, cześć. Idę coś zjeść, bo jestem głodny.